23. kolejka Fortuna pierwszej ligi. Przed nami pojedynek Aplan Resowi z Odrą Opole. Bardzo gorąco witamy wszystkich Państwa, wszystkich widzów studia przedmeczowego. Wraz ze mną Bartek Kiełbasa. Witamy Cię serdecznie przed kamerami. Witam wszystkich. Dzisiaj uśmiechnięty, radosny, czyli pierwsze pytanie już znika, bo miałem zapytać, dlaczego taki smutny przez poprzedni tydzień. Po prostu byłem bardzo skoncentrowany na pracy, tak, którą mam wykonać na treningach i wychodziłem na boisko skoncentrowany, to co miałem zrobić, to zrobiłem i schodziłem, a później byłem dalej radosny. Ja dzisiaj dalej szczęśliwy. Czyli to się ceni, to się szanuje, pełen profesjonalizm. Drodzy Państwo, Bartek, jesteś wychowankiem małego klubu z okolic Brzozowa, LKS Izdebki. Walczyłeś nie tak dawno jeszcze z rezerwami Stali Mielec. To była Liga Okręgowa. Następnie 2017-18 przedzierasz się w sposób naprawdę bardzo imponujący do pierwszego składu Stali Mielec. Debiutujesz w pojedynku z Miedzią Legnica wygranym 2-1. Za ten pojedynek jesteś bardzo mocno chwalony. No właśnie, czyżby można było zarezerwować takie stwierdzenie, że jak najbardziej jesteś na tą pierwszą ligę skrojony? No, zaczynałem przygodę swoją właśnie w Izdebkach. Grałem tam bodajże 6 lat. Później poszedłem do szkoły sportowej, tam się uczyłem w Mielcu i tam grałem najpierw w CLJ-ce, później właśnie w rezerwach Stali Mielec. Trener Dariusz Marzec w jednym ze sparingów zauważył mnie i włączył mnie do zespołu w pierwszej drużynie. Udało mi się debiutować tam w meczu właśnie z Miedzią. Myślę, że zagrałem tam dobry mecz, ale to już historia, tak? To już było i teraz jest nowy okres i dużo pracy i myślę, że z zespołem, z Resowi ważne jest utrzymanie i się utrzymamy i będzie wszystko dobrze. W dalszym ciągu jesteś mimo wszystko graczem młodego pokolenia, masz 19 lat. Właśnie, czy z twojej perspektywy odbierasz to jako jeszcze atut, czy też dążysz do tego, żeby jednak gdzieś w przyszłości, mimo upływu tych lat, również piąć się wyżej? Pracuję na to, tak, i mam nadzieję, że będę jeszcze wyżej, być może nawet z Resowią. Koledzy, praktycznie do późnych godzin wieczornych twoi koledzy z szatni wysyłali pytania, które prosili, aby kierować do ciebie. Gdybym chciał wszystkie, to myślę, że tutaj odbyłby się mecz, a my dalej byśmy jeszcze kontynuowali studio. Pierwsze z nich, nawiązujące do twojego pojawienia się w Rzeszowie, o tą liczbę fanek, które masz, bo słyszałem, że to spora rzesza, spora grupa. Czy dalej jeszcze wolny, czy zajęty? Ładna pogoda dzisiaj, nie? Okay. Wolny. Przechodzimy dalej. Twoje cechy, jeśli chodzi o stronę zawodnika. Ambicja, charakter, wola walki, zaciętość. Na pewno widać, że przed każdym meczem, przed każdą kolejką, z tygodnia na tydzień, również te cechy przyświecają tobie podczas treningów poprzedzających, jak gdyby, kolejne pojedynki ligowe. No tak, jestem typu właśnie taki, który walczy na boisku i ogólnie na treningach daje z siebie wszystko i myślę, że to jest moją taką cechą główną. Nic, no więc. Walczycie praktycznie bardzo ostro. Nie ma ciągania, odkładania lub też odstawiania nogi na waszych treningach. Wiemy doskonale, że ten tydzień poprzedzający spotkanie ligowe jest dla was bardzo istotny. Każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony, no i oczywiście załapać się do tej podstawowej kadry meczowej. Tak, owszem, nawet ten tydzień pokazał, że mieliśmy ciężki okres, ciężki tydzień, ale dopiero dzisiejszy mecz podkreśli ten tydzień i liczymy na 3 punkty i miejmy nadzieję, że tak będzie. Myślę, że zaangażowania, woli walki dzisiaj wam nie zabraknie. Tego będzie oczekiwał trener Mroczkowski. Natomiast my spoglądamy na tabelę. Wiadomo, na chwilę obecną to są tylko wykresy i słupki. Tabelą będziemy interesować się na sam koniec. Dzisiaj liczy się na pewno charakter, wola walki i pot pozostawiony na boisku. Tak, dokładnie. Jestem o to spokojny, bo wiem, że chłopacy z szatni dadzą z siebie wszystko,
ci, którzy wyjdą w pierwszej jedenastce i ci, którzy są na boku, na ławce rezerwowych, ale tak samo będą żyli tym meczem i wiem, że na pewno zostawią tutaj zdrowie na tym boisku i miejmy nadzieję, że po końcowym gwizdku dopiszemy sobie 3 punkty i będziemy się cieszyć ze zwycięstwa. Jesteście po meczowej odprawie. Jest kilka zmian w składzie. O tym powiemy w dalszej części studia przedmeczowego. Na pewno jednak trzeba to podkreślić. Odra ze swoimi problemami, natomiast my musimy pokazać i udowodnić charakter drużyny, który na pewno także i w takich spotkaniach buduje się. No tak, dokładnie, ale my się nie skupiamy na przeciwniku, skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie i myślę, że jeżeli wykonamy pracę taką, jaką wykonywaliśmy w meczu z Tychami czy z Termaliką, to jest to spokojny wynik. Punktowanie trwa. Każdy jeden zdobyty punkt w spotkaniach z drużynami, które już przewinęły się przez ulicę Wyspiańskiego 22, waży bardzo wiele, ale tak jak mówią też i twoi koledzy, bez względu na to, czy przyjeżdża Termalika, czy przyjeżdża Miedź, czy przyjeżdża Odra Opole, te punkty są cenne praktycznie w taki sam sposób. No tak, dokładnie. Nieważne, czy za tydzień przyjedzie UKS, czy przyjedzie Bełchatów, my chcemy wygrywać każde jedno spotkanie i tak podchodzimy do tych spotkań i mamy nadzieję, że właśnie tak będzie i będziemy wygrywali. Spoglądamy również w kulisy szatni, coś, czego kibice nie wiedzą na co dzień, nie stykają się z takimi tematami i to kolejny ukłon w stronę twoich kolegów. Z cyklu właśnie koledzy pytają, dlaczego parę miesięcy temu otrzymałeś karę finansową? Co to się podziało? Chwila milczenia. Na treningu, tak? Tak. Po prostu pobiegłem w złą stronę. Zgadnam, chyba... w którą stronę pobiegłeś. No było tak, że mieliśmy to ćwiczenie takie i trener pokazywał już 2 razy, jak to ćwiczenie ma wyglądać, a ja zrobiłem inaczej, tak, i dostałem karę finansową. Czyli miałeś swoją koncepcję na to ćwiczenie, jednym słowem. Skąd wzięła się ksywa Dijon? Bo okres świąteczny, pytanie chyba na miejscu. Niektórzy mówią właśnie, że to jest coś w rodzaju musztardy, jakichś innych rzeczy. O co chodzi? To trzeba Persiego spytać. Znasz autora, jednym słowem. Dobrze. Na koniec. Koledzy, wiesz, że czekają na twoją obiecaną bramkę. Ponoć było już kilka zapowiedzi. To na kiedy się umawiamy, że to trafienie dzisiaj? 65. minuta? Miejmy nadzieję, że tak. Że nastąpi ta bramka jak najszybciej i będę się z niej cieszył. A kiedy to nastąpi, to zobaczymy. Czekam cierpliwie. Powiedz, Bartek, czy analizujecie tak zupełnie na poważnie kwestię związaną z rywalem, składem awizowanym na dzisiejszy pojedynek? Spoglądacie w to, jaką jedenastką wybiegnie Odra Opole, czy też ze spokojem, pewni w swoje umiejętności, bez względu na to, kto po drugiej stronie, wy i tak dacie radę? To znaczy tak, mamy odprawy przedmeczowe i analizy przeciwnika, aczkolwiek my się skupiamy w większości na sobie i tak jak już podkreśliłem i powiedziałem wcześniej, jeżeli my zrobimy swoją robotę dobrze, wykonamy na boisku, to jestem spokojny o wynik. Drodzy Państwo, przed nami krótka przerwa. Ja tylko przypomnę, że jeszcze w dniu dzisiejszym nabywać można cegiełki, które są w dalszym ciągu dostępne. Bardzo gorąco zachęcamy i zapraszamy wszystkich sympatyków Klubu Sportowego Resovia do zakupu. A my za momencik widzimy się w drugiej części studia przedmeczowego. Bądźcie z nami.
Czas na drugą odsłonę studia przedmeczowego. Bartłomiej Kiełbasa razem z nami. Bartku, aktualnie w składzie masz kilku kolegów w drużynie, od których naprawdę można czerpać pełnymi garściami, jeśli chodzi o doświadczenie boiskowe, opanowanie, ogranie. Powiedz, czy masz takiego swojego już nauczyciela w zespole, który faktycznie gdzieś służy tobie największą pomocą? Tak, mamy, jest ich w sumie z trzech. Nie chcę zdradzać, którzy to, ale na pewno mi pomagają bardzo dużo i z tego się cieszę, tak? Bo jestem młody i nawet jeżeli mi coś nie wyjdzie na boisku czy coś, to zawsze mi pomogą, powiedzą, co poprawić i z tego się cieszę, że są takie osoby. Czuć w zespole tą bardzo dobrą atmosferę, fajną chemię, która wytwarza się między wami podczas czy to gier sparingowych, czy też spotkań ligowych. Te uwagi, o których mówisz, faktycznie przekazywane są w sposób bardzo fajny. Tak więc dla młodych zawodników raz, nauka, dwa, to doświadczenie, o którym mówiliśmy, a trzy, że realizowana jest w ten sposób również całość założeń przedmeczowych, taktycznych. No tak, dokładnie właśnie. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli na boisku coś mi nie wyjdzie, czy innemu koledze, czy chłopakom nawet, którzy przychodzą do nas na trening z akademii, to mają podpowiedź, tak? I na pewno ich wspierają, każdy jeden kolega starszy wspiera ich i im podpowiada, tak? Dlatego to jest taki fajne i takie fajne sygnały jest, tak? Początek rundy rewanżowej napawa nas naprawdę bardzo dużym optymizmem. Tak jak mówiliśmy, gromadzimy te punkty, wyrywamy je drużynom, gdzie praktycznie nikt na nas nie stawiał przed tymi spotkaniami. Powiedz, jakiego meczu spodziewasz się w dniu dzisiejszym? Odra Opole przez wielu uznawana za absolutnie nieobliczalnego rywala, który podobnie jak my w każdym meczu jest w stanie zaskoczyć. No tak, ale myślę, że to będzie taki mecz walki, mecz charakteru, mecz takiego, kto więcej zdrowia zostawi na boisku, ten mecz wygra. Wiemy, że Odra Opole dobrze czuje się w kontratakach, także mają szybkich zawodników z przodu, ale ja wierzę w nasz zespół i wiem, że wygramy to spotkanie i tak będzie. Jak oceniasz dotychczasową swoją przygodę właśnie z Fortuna Pierwszą Ligą w barwach Resowi? Bo tych spotkań kilkanaście miałeś już okazję rozegrać w większym bądź mniejszym wymiarze czasowym, ale jednak powiedz, jak ty podchodzisz do tego tematu? Czuję się na pewno bardzo dobrze tutaj w szatni, przy zawodnikach. Szatnia jest naprawdę bardzo fajna, bardzo dobra. Ogólnie zespół jest dobry i jak przychodziłem do tego zespołu, to wiedziałem, że nie będzie to łatwe zadanie, tak, że nie będziemy się bili może o jakieś góry i tak dalej. Walczymy o utrzymanie, tak, i wierzę, że się utrzymamy, a tutaj w Fortuna Pierwsza Liga, no, zagrałem już kilka meczy i myślę, że na pewno jest to duży skok odnośnie tej okręgówki, czy tam, co byłem jeszcze w Mielcu i praktycznie większość meczy grałem w okręgówce, to uważam, że właśnie to jest wielki skok odnośnie czwartej ligi, powiedzmy, czy pierwszej ligi, tak? Jest tu szybsze operowanie piłki i na pewno szybsza gra i więcej się biega. Powiedz, jak to wygląda z perspektywy zawodnika, który część spotkania spędza na ławce, nie wychodzi w tej podstawowej jedenastce, a później trafia na plac, zmuszony jest bardzo szybko zaadoptować się do warunków meczowych. Co wówczas towarzyszy tobie? Bo ostatnimi czasy dość często właśnie jest taka sytuacja, że jest jakaś minuta 65, 68, dostajesz sygnał, wchodzisz na boisko. No i właśnie, co wtedy? No co, wiem, że muszę wyjść na to boisko i dać z siebie wszystko, tak? Jak wychodzę na boisko, na pewno pierwsze te 2-3 kontakty z piłką są kluczowe, żeby po prostu zapoznać się z tą piłką, najlepiej zagrać się po prostu bezpiecznie, kluczowo, żeby się zapoznać z murawą.
No, a później już jakoś idzie, nie? Masz czterech braci, dobrze mówię? Jest was w sumie czterech. Tak, w sumie, tak, w sumie czterech. Czyli trzech braci. Koledzy z szatni nie tylko przekazują takie pytanie, czy mając tak silny skład rodzinny, jesteście faktycznie nie do pokonania na żadnym boisku szkolnym. Skąd takie pytanie w ogóle? Myślę, że jeśli chcą się zmierzyć, to chętnie to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że tak, jesteśmy bardzo zgranym teamem i na boisku szkolnym od dziecka, mieszkamy blisko szkoły i od dziecka spędzaliśmy bardzo dużo czasu tam na tym boisku i no i graliśmy w jednej drużynie, tak, i jak mieliśmy tam gierki czy coś, to byliśmy najlepsi. Wielka sobota, dzień meczowy, powiedz, no właśnie, bo tak czy inaczej, gdzieś po spotkaniu pewno każdy z was będzie chciał jak najszybciej udać się do rodzinnych stron, do rodzinnego domu, by tam przygotować się jeszcze do świętowania. W jakim formacie i w jakim wymiarze tobie uda się to zrobić, bo no tak fizycznie i geograficznie najdalej nie masz. No tak, najdalej nie mamy, ale najpierw mamy mecz i po meczu zawodnicy, którzy mniej zagrają w dzisiejszym meczu, mamy jeszcze trening wyrównawczy, mamy odnowę. No i ja mam godzinkę drogi, to myślę, że gdzieś na godzinę 18 będę w domu. Przed dzisiejszym spotkaniem twój typ na wynik? Jakieś przeczucie, jakieś sugestie gdzieś z tym związane? Nie lubię tak typować. Ale liczę na to, że strzelimy jedną bramkę więcej niż przeciwnik, niż Odra Opole, ale 1-0 dla nas. No więc przeanalizujmy. Kto w składzie wyjściowym Odry Opole? Mateusz Kuchta z numerem 69, z dwójką Piotr Rzemło, z trójką Mateusz Wypych, z piątką Rafał Niziołek, z siódemką Krzysztof Janus, z dziewiątką Tomasz Mikinić, z jedenastką Dawid Czapliński, 21 to Konrad Matuszewski, z numerem 25 Szymon Drewniak, 66 numer to Miłosz Trojak, z 94 Konrad Nowak. Abklan Resovia. To nas chyba najbardziej tutaj interesuje. Karol Dybowski w bramce, Rafał Mikulec, Dawid Kubowicz, Karol Twardowski, Jakub Wróbel, Michał Kuczałek, Josip Solicz, Oliver Podchorin, Kamil Słaby, Bartosz Jaroch, Nemanja Markowicz, ławka rezerwowych, Paweł Łakota, Bartłomiej Wasiluk, Kamil Raduli, Maksymilian Hebel, Radek Adamski, Bartłomiej Kiełbasa, Jakub Persak, Cezary Demianiuk i Przemysław Zdybowicz. Myślę, że chyba ze spokojem możemy patrzeć na to spotkanie. Jest kilka zmian faktycznie w składzie Abklan Resovii, o których mówiliśmy, ale to rotowanie składem to jest coś normalnego, jeśli chodzi o obecny wymiar i obecny wygląd naszej drużyny. No tak, na pewno w każdym zespole są zmiany i w dzisiejszym spotkaniu u nas jest 3. No i liczymy na tych chłopaków, którzy wychodzą od pierwszej minuty. Drodzy Państwo, raz jeszcze przypominamy, do niedzieli jednak, nie do soboty, jak powiedziałem wcześniej, możliwość zakupu cegiełek. Bardzo gorąco i serdecznie zachęcamy, ażeby dokonać takowego. Obiecałem Ci, Bartek, że na zakończenie tego studia będziesz miał szansę wytypowania kolejnych 3 typów zawodników z Twojej perspektywy, którzy powinni pojawić się w kolejnym studiu przedmeczowym. Tak, kogo dokładnie. Obstawiasz? Ale najpierw chciałbym jeszcze wszystkim życzyć wesołych świąt i spokojnych spędzonych w gronie rodzinnym i pozdrowić całą moją rodzinę i kolegów i znajomych. 3 typy to tak, Paweł Łakota, przezwisko Tymek, on będzie wiedział czemu. Drugi może być Jarosław Czernysz i trzeci Jakub Persak. Dobrze, i tutaj już ksyw nie zdradzamy, bo gdzieś ten temat ksyw nam się bardzo mocno zrodził praktycznie od chyba 3 studiów wstecz. No ale cóż, będziemy to, mam nadzieję, powoli wygaszać, bo te ksywy są bardzo ciekawe, ale genealogia niekoniecznie do takiego wytłumaczenia publicznego, myślę.
No, dokładnie. Już więcej nie zdradzamy. Więcej nie zdradzamy. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem Bartek Kiełbasa. Przypominamy, że także po dzisiejszym spotkaniu będą do nabycia proporczyki, bardzo gorąco zachęcamy, okazjonalne, proporczyki na spotkanie Apklan Resowi z Odrą Opole w naszym sklepiku klubowym. Te proporczyki będą do Państwa dyspozycji. 40 zł niezmiennie. Zachęcamy do zakupu. Bądźcie razem z nami za około 40 minut początek Dawaj spotkania. Sobie. 40 minut to początek spotkania Apklan Resowi z Odrą Opole. Ciężko się skupić, kiedy wychodzą nasi gracze i pokrzykują coś, ale to chyba tylko i wyłącznie, Bartek, ze względu na to, że jesteś takim największym heheszkiem w szatni i oni lubią te pogawędki z tobą. Hebi, chcesz do mnie dołączyć tu? Nie? Maksymilian Naparcie, myślę, że spokojnie damy radę za tydzień. Drodzy Państwo, zachęcamy, zapraszamy do tego, abyście byli razem z nami. Tak, jeszcze jedna rzecz. O, przepraszam, pokażemy, jak ten proporczyk wygląda. Resowia Odra Opole. Zapraszamy do zakupu, no i oczywiście do oglądania pojedynków IPLA TV. Bądźcie razem z nami. Szalone to studio dzisiaj, takie czuć, że przedświąteczne w takim totalnym rozluźnieniu. Dokładnie, dokładnie, ale teraz skupiamy się, bo jest mecz. I dziękuję za wywiad, tak, dziękuję za wywiad i wspierajcie nas. Śmigaj do kolegów, dziękujemy bardzo.